to jest teatr, ale i trochę film, a trochę teatr online. Można powiedzieć też, że to jest musical online, ale też sobie myślę, że to jest też na pograniczu takiego spektaklu mocno zaangażowanego, ponieważ jednak ten temat jest tak mocno społeczny. A Tomek, ty wchodzisz na tej scenie? Tomek ma wejść, na razie ustaliłyśmy, że to. Tak, czyli stąd i że tu jesteś, tak? Wow. Tu stoi Agata, dyryguje i ty mówisz brawo, brawo i potem przechodzisz do swojego czasu. Myślę sobie, że w ogóle pandemia nam pokazała, że to jest taki czas, że teatr i szkoła bardzo mocno się splatają ze sobą, że te losy teatru i szkoły się bardzo mocno splotły, że okazało się, że może istnieć teatr bez widzów i szkoła bez uczniów, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, co dzieje się w szkołach teatralnych, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, dlaczego nie ma żadnego rodzaju twórczości w szkołach publicznych. Gdzie jest Zuza? Ma ostatnie proste. A, bo ona się robi? Nie, pije. Nawadnia się. Ja też nawadniłem się kawą. Wydaje mi się, że właśnie ta opowieść o szkole powinna się toczyć w teatrze i że ten online to jest jeszcze jakieś takie spoiwo. I że właśnie tak, że właśnie to spotkało szkołę i teatr i właśnie my teraz też używajmy tej formy. To jest trochę znak naszych czasów. Come on,